Witam serdecznie moi drodzy, z tej strony Robsy, a przed nami trzeci odcinek z Hogwarts Legacy, przepraszam bardzo. Tak jest, lecimy z kolejnym odcinkiem, ja sobie tylko nieco ściszę tutaj, bo naprawdę mam bardzo głośną grę ustawioną. No i dobrze, jesteśmy w takim razie. Niech ja sobie tylko tutaj przypomnę, jak to się tutaj robiło. Zamek poziom pierwszy. Tu niestety nie wejdziemy. Tutaj mamy jakieś zagadki, ale nie mam pojęcia, jak na razie to rozwiązać. Nie będziemy się na razie w takie rzeczy bawić. Raczej póki co zajmiemy się misjami, jakie tutaj mamy do wykonania. Także proszę bardzo. Dobra, dobra, to pamiętam. I teraz jak to zrobić? Śledź misję. O, w ten sposób. Dobrze. I teraz V. O, i proszę bardzo. Mamy tutaj teraz taki... taki, nie wiem, ptaszek. Ja nie mam pojęcia, co to tutaj jest. Ale coś nas tutaj takiego prowadzi do kolejnej misji. Także moi drodzy, zostawcie łapkę w górę na wstępie tego filmu. Zostawcie subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze jej nie macie. A my lecimy na lekcję obrony przed czarną magią. Dowiemy się jakichś nowych zaklęć, tak? Dowiemy się? Nauczymy się raczej jakichś nowych zaklęć. Czy jest tutaj coś, co bym mógł zrobić? O, jest jakaś skrzyneczka, tyle że na pewno... Patrzcie, ona tak skacze, ona mnie tutaj obserwuje, ale ja z tymi skrzynkami nie mogę nic zrobić. Także ja nie wiem, do czego ona jest. Może tego się dowiemy w czasie późniejszym. A co z tym mogę zrobić? Aha, mogę sobie zakręcić globusem. Dobra, co nam wypadnie? A to... O hej, to nie jest zwykły globus. To jest jakiś czarodziejski globus z jakimiś... Ja nie wiem, jakimiś magicznymi istotami. Dobra, w każdym razie lecimy na lekcję. No i co? Tu jeszcze mam coś do zrobienia. Proszę bardzo. Mam odkryty kolejny ten proszek Fiu, czy jak to tam było? Tak jest. Dobra, w takim razie lecimy na kolejną misję, jaką jest lekcja przed czarną magią. Będziemy się z kimś pojedynkować? O, najprawdopodobniej. Zobaczmy. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the great poacher raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Wiedza to klucz do potęgi, nie? Prawda? Klucz do sukcesu? Coś takiego, tak się mówi. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. A levitation charm. Levioso. Czyżbyśmy tego spela mielibyśmy się nauczyć? Chyba tak. Ciekawe, do czego nam się to przyda. Is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Leviosa. Jakoś tak, prawda? Z tej różdżką. Aha, no dobra, to już znamy, oczywiście, że tak. To może być nieco cięższe. Chociaż nie, było łatwo. Okej, okay, umiemy już zaklęcie Leviosa. Levioso. Levioso. No i pięknie. Na piórku nam wychodzi. Ciekawe, czy dalej też dobrze tak będziemy sobie radzić. Okej, właśnie, o tym mówiłem. Dobra. I co teraz? Do jakiego przycisku mi to przypisało? Użyj zaklęcia na podstawowym manekinie. Zaklęcia podstawowego na manekinie szkoleniowym. Dobrze, rzuć zaklęcie podstawowe używając lewego przycisku myszy. Okej. Okay. Dobra. Haha, świetnie. No dobra, czyli jak ktoś ma jakiegoś shielda, to będziemy mogli go podnieść i wtedy, tak? O to chodzi?
Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso. O tak, mamy pojedynek. And Protego. You may begin. No dobra. Protego. You're good. How perceptive. Thank you. Świetnie. Haha. Dobra. O. I know. Rather good at this, aren't you? Dobra, Protego. Teraz Levioso i boom. Okej. Okay. Ty, wywaliłem go. To znaczy, że wygrałem? Chyba tak. Łatwo było, okej. Okay. You give as good as you get. Essa, ziomuś. Zobaczcie, jak jest zadowolony Robercik. Punkty dla Slytherinu. Yes, znowu. Z tego, co pamiętam, to w Harry Potterze tak łatwo tych punktów nie rozdawali, ale okej. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, z goblinem, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, professor. So, I'd advise you. Czekają na nas większe wyzwania, tak, tak. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again. Well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Dodatkowe zadania. Okej. Okay. Dziękuję w takim razie. That's enough spectacle for one day. I porozmawiajmy z Sebastianem, tak? I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Wow, ale nam słodzi. A new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Był, nie mam doświadczenia w pojedynkach. No, chyba wydaje mi się, że to nie jest zbyt taka, wiecie, odpowiedź, że hej, jaki jestem kozak, tylko taka w miarę normalna. In fact it was. Perhaps I have a knack for it. Be quiet if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Czym jest ta organizacja pojedynkowa? Brzmi intrygująco. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Oh. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library. You just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Dział ksiąg zakazanych, tak? Okej, okay. Wkraczamy na drogę takiego lekkiego, kurcze, niesfornego ucznia. Dobrze, dziennik misji, okej, okay. Ale tutaj jeszcze jest jakaś babeczka, która chyba od nas coś chce. Sebastian. He's strong competition. Well done. O, jestem lepszy, mała. Aha, i tyle, tak? Tylko tyle miałaś mi do powiedzenia? Okej. Okay. W takim razie, gdzieś tu jest jeszcze jakaś skrzynka. Revelio. Gdzie tu jest ta skrzynka? Czy może ona jest wyżej? Nie mam pojęcia. Gościu! Co to za czacha tutaj jest? O, wygląda całkiem strasznie. No ale dobra, w takim razie lećmy dalej. Sprawdźmy może naszą mapę. I co my mamy tutaj dostępnego? Mamy jakąś misję główną. Poczekaj, wejdźmy może tutaj. Ale nie, tutaj sobie zajrzyjmy w misję. Wesley po zajęciach, ok. Skrzyżowane różdżki, runda pierwsza. Ok, czyli to jest ta misja poboczna, którą dostaliśmy od Sebastiana, można by rzec. Ale wiecie co, ja chyba pierwsze co to pójdę sobie wykonać ten quest główny. Chociaż wiecie co, jeszcze jedna rzecz, którą chcę sprawdzić, to
Nie to, nie to, nie to, czekaj. Nie wyposażenie. Tylko, o właśnie, czy tutaj coś mam? Nie, nie mam nic. Zaraz w ogóle będziemy mieli trzeci poziom naszego czarodzieja. Także wiecie co? Pójdźmy sobie tą tutaj książeczkę, która nas zaprowadzi do tego miejsca. No, to jest, powiem wam, bardzo fajne, bo nie musimy nawet kminić. Jakby ten znacznik jest dosyć czytelny, ale to jeszcze bardziej nam ułatwia grę, bo po prostu podążamy sobie... O, i na przykład zamiast poszedłbym tędy, a tak naprawdę muszę iść tamtędy, nie? O, także przydatne. O, proszę bardzo, mamy tutaj coś. Cóż to jest? Portret Ilisuna. Obraz ten przedstawia portret młodego czarodzieja, sieroty, no już przeczytałem, który ocalił całą wieś przed armią dementorów i czarnoksiężnikiem Rachidianem, rzucając mysiego patronusa. Mysi patronus? O, wow. Dobra, tu coś jeszcze jest. Zamek niestety poziomu drugiego, także to już w ogóle nie jest dla mnie osiągalne. Czy coś tutaj w ogóle mam do zrobienia? Nie wiem, może jakieś... Revelio mi tutaj coś odkryje? Nie. Dobra, w takim razie lecimy dalej. Tędy, proszę bardzo. Jesteśmy na dworku, proszę bardzo. Może tutaj będą jakieś znajdźki. No jest tylko kotek, którego już zresztą kiedyś głaskaliśmy. Siemano, Franklin. Nie wiem, tak go sobie nazwałem. Także niech będzie. No i co? Tutaj mamy kolejną misję, tak? Także rozpocznijmy sobie ją. Wesley po zajęciach. O, jest Gredek! Smyk! Jaki słodziak. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Jestem. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecate and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels. Ależ ona jest dociekliwa. Niestety, profesor Wesley, ale nie mogę nic pani powiedzieć. Nothing more, professor. I see. Like trying to get a sonnet from a Strela. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Okay, słyszeliśmy o tym. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Okay. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Tak, na to czekam. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand nice. To be far superior. Brzmi dobrze. Sklep jest z eliksirami, czym jest magiczny wzór, a to jest w sumie ciekawe. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. No dobra. No to chyba możemy ruszać. I need to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Oni. I've noticed you spending time with them. Może, kurczę, wydaje mi się, że wycieczka z Sebastianem może być taka, wiecie, bardziej intrygująca i obfitująca w jakieś takie ciekawe rzeczy niż z Nati, bo tutaj jednak, wiecie, weszliśmy w taki, no on się wydaje taki, wiecie, taki, jakby to powiedzieć, kurde, zapomniałem słowa, taki, no niesforny uczeń, no niech już będzie taki, no. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? Kurtusz to. Unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus. Mam przeczucie, że właśnie Sebastian nas z nim zapozna. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste.
The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Tok tok, wrócę, najebany. Dobrze, świetnie, idziemy na piwo, let's go. Może coś tutaj jest? Chociaż wątpię, żebym miał coś do szperania w jej gabinecie. O, nice, mamy tutaj kolejny proszek Fiu. Porozmawiaj z profesorem. Dobra, dobra, ja to wiem wszystko co robić. Spokojnie, giereczko, ty się nie musisz o mnie martwić. Dobra, kotka nie musimy głaskać. I proszę bardzo, mamy profesora. Siemanko. You have a new spell to teach me, professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm Repero. Fixes things reperującego, right tak? Makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. Oczywiście, że może się przydać. Than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Repero in no time. No dobra. Zapytajmy o to zadanie. Complete tasks to learn Repero. No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks no tak, should ma to provide sens. You with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Dobrze, w takim razie wykonam te zadania. Start on the task right away, professor. W takim razie, gdzie są te zadania? Spójrzmy może na mapę. I może wejdźmy sobie w misję. Zadanie profesora Ronena. Okej, to są te, te. A tutaj mam zablokowaną misję, jeżeli chodzi o to Hogsmeade. No dobrze, w takim razie lecimy wykonać zadanie od profesorka. Gdzie ono jest? Aha, tutaj mnie prowadzi do tego. Dobrze, świetnie. Możemy sobie jeszcze tutaj ułatwić drogę. Czekaj. Gdzie to jest? Halo. Muszę tędy przejść? O, nie, myślałem, że tutaj coś jest. Tutaj nic nie ma. Kurka wodna, co jest grane? Złap latającą stronę w wieży? Jak to złapać? Halo. O, jak to zrobić? Lumos. Oj, nie tak. Jak mam ją złapać? Przepraszam bardzo. Jesteś już u celu, no dobra. Tylko jak ją złapać? Nie wiem, podskoczyć ją złapać? No mogę ją tutaj bić, mogę ją nadupcać. Ale co to mi daje, jeżeli nie mogę jej złapać? Tak czy siak. Chyba, że może... Nie to. Levioso? Nie działa na nią Levioso. Złap latającą stronę w wieży obrony przed czarną magią. Jak mam to zrobić tylko? Proszę mi powiedzieć. No bo patrzcie, tak mogę. Levioso za bardzo nie działa. Chyba, że... Akio! No przecież! Dobrze, w takim razie mamy to wykonane. No, to nie było takie proste. W sensie, nie było proste jak na mnie. A wiadomo, że ja tutaj nie posiadam zbyt dużych umiejętności. No i dobra, co dalej w takim razie? Co mamy do... O, nie, chwila, to tutaj. Revelio? Czy czekaj, czy gdzieś tutaj jest kolejna strona? A, jest, dobra, patrzcie. Pyk, Akio, złapana. I to już jest koniec tego zadania, dobra. Czyli zdobyliśmy sobie dwie karteczki, tak, wbiliśmy poziom. No i zobaczmy, co ma teraz do powiedzenia nasz profesor. I completed the assignments, professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? No, jasne. To be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Dobra. Remember, your wand is a conduit of your magic. Okej, to jest troszeczkę trudniejsze, bo są tutaj troszeczkę inne przyciski niż zazwyczaj, ale dobra, tu jest spacja, tu jest znowu spacja, no i mamy to. Reparo.
Reparo. Co będziemy mogli sobie tutaj naprawić? Okej, okay, teraz możemy udać się do Hogsmeade, tak? Zaklęcie reparujące reparo może być użyte, by naprawić uszkodzone obiekty i elementy otoczenia. Dobra, nice. Czyli może... może, znaczy najprawdopodobniej tak będzie, że będzie nam to zaklęcie potrzebne do... Co tu jest? Cóż to? O, proszę bardzo, mamy jakieś przejście. Niestety nie mogę tego otworzyć. Czekaj, spróbujmy każdych możliwości. Każdej możliwości po kolei, tak, żeby za dużo nie kminić. Nie tak. Czekaj, czy to już nie leci od początku? No pewnie, że leci od początku. Nie wiem, jak to otworzyć. Może tu coś jeszcze jest? No nie, nie za bardzo. Dobra, gdzie jest ta strona? Pyk, proszę bardzo. I teraz sobie będę łapał te strony i będę mógł sobie expić na tym. Zarąbiście, tu coś jeszcze było. Cóż to jest? Mam tu coś zaznaczone, ale co mogę z tym zrobić? Nie wiem, strzelić w to? Lumos nie działa. Leviosą nie. Co ja zrobiłem? Ty, co się właśnie wydarzyło? Ej, nice. I zbieram sobie te karteczki cały czas. Już mam 4 zebrane. Dobra, super. Ciekawe, gdzie jest cała reszta. Chwila. Nic obecnie nie śledzisz. No dobra, to w takim razie zaraz zacznę. Nie inwentarz, nie mapa. Misje chcę. Witaj w Hogsmeade. Dobrze. Idziemy w takim razie do Hogsmeade. No i nie wiem, czy dokończyłem w ogóle to, co chciałem powiedzieć, czyli to, że na pewno musieliśmy nauczyć się tego zaklęcia z tego względu, że w drodze do Hogsmeade będzie jakiś na przykład rozwalony most na przykład i będziemy musieli go w ten sposób naprawić. Cóż to? O, proszę bardzo, zaczarowałem sobie syrenki i sobie pływają. I co, to tyle? Czy coś tutaj się stanie? Coś zyskam z tego? Nie wiem. A tutaj co? O, mamy jakieś zadanie poboczne, proszę bardzo. A mogę z nią porozmawiać? Albo dobra, lecimy do tego zadania, które mamy wykonać. Ty, czekaj. Haha, kolejna karteczka zebrana. S. Najsik, najsik. Dobra, trzeba będzie wypatrywać tych właśnie karteczek latających. Nie będziemy mogli ich pomijać żadnych. Czy coś to tutaj jest? Nie, nie ma tutaj nic. Dobrze, w takim razie lecimy dalej. Tu jak jest fajnie. Tak cieplutko. A to co to? O, kolejny proszek Fiu. Tutaj zablokowane przejście. No i mamy Sebka naszego. Siemanko, Sebastian. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. Obowiązek. And I'm to accompany you into Hogsmeade for. Tak, tak, tak. Dokładnie tak. This is your first foray into the village. Exactly. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavor to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Pewnie, że idziemy. Okej. Jedyne, co mi się nie podoba w tej grze, to właśnie te takie ładowania. To jest akurat słabe, że nie przenosimy się jakby na bieżąco, tylko są takie, wiecie, loading screeny. Troszeczkę to tak wytrąca nas z tego takiego jakby klimatu, nie? Ciągłości akcji po prostu, o to mi chodzi. No ale nie ma co narzekać, tylko no taka gierka jest, tak? Dobra, w takim razie lecimy. Of course. You're the only one who's ever bested me. Wow, ładnie tu jest, kurde, nice, naprawdę. Podoba mi się. No dobrze, w takim razie lecimy do Hogsmeade. Ciekawe, co spotka nas po drodze, bo na pewno nie będzie zbyt prosto. Takie mam wrażenie. Północne wyjście Hogwartu, odkryto nową lokalizację, dobrze. A tam mamy... ten. Stadion do Quidditcha. No dobra. O, patrzcie, WK Dzik nawet tutaj jest. Ho, ho, ale beka. Dobra, lecimy w takim razie. Piękne wody. O, czekaj, coś tu leciało. Dobra, myślałem, że to jakaś kartka może z tego dziennika, ale jednak nie. Widzę coś tutaj. Co to? Mogę to rozwalić? Nie mogę.
And I was able to convince jakiś... Scribner that I had somewhere to be. O, nie wiem. Dobra, nic tutaj nie ma. Proszę mnie wypuścić. Już, Sebek, lecę z tobą. No widzę, że po drodze tutaj nie ma zbyt dużo atrakcji. Po prostu lecimy, tak? Ale myślę, że niedługo się to zmieni i na pewno czeka na nas jakieś wyzwanie. Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. Cóż to? Revelio spot together lace wing flies. They're pretty to look at. Muchy siatko skrzydłe? Wow, do potek jakiś? Będziemy mogli to wykorzystać? A tutaj coś jeszcze jest? A, tutaj jeszcze. Nice, dobra. Dzięki wielkie w takim razie, że mi o tym powiedziałeś. Są jeszcze jakieś ziółka do zebrania? Ty, a co to są za kulki takie tam? O, tam jest, czy jest jeszcze jakaś droga na wzgórze? Dobra, na pewno będziemy to wszystko sobie zbierali. Kurde, ja cały czas mylę przycisk, cały czas trzymam kół. To chyba przyzwyczajenie z Dying Light'a. Co? See for yourself. Quite a sight, isn't it? Wow. No proszę bardzo. Fajne, fajne. O, czyżby ten most miał być rozwalony? Założę się, że tak. Założę się, że to właśnie, co będziemy musieli naprawić. Zakazany las, odkryto nową lokalizację, dobra. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Co to? Czy gdzie? Czy to o to chodzi? Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. Zdecydowanie troszeczkę tylko. I've been there 5 years and barely scratched the surface. O, no co ty? O, siemanko. Hej. Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. No, mordziu, jestem po prostu kozakiem, no co mam ci powiedzieć? I've always thought Rebellion's pulling a carriage a bit grim. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. Lake, okay. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably tu coś jest. Dragon attack. Hopefully the rest of your year. Co to? Ty, rozwaliłem coś. Co to mi daje? Kamień księżycowy. Uuu, nice. Nieźle. Zebraliśmy... O, tam jest coś jeszcze. Chwila, chwila, ziomuś. Ale... Ty, co to? To jakieś zwierzę? Nie, to grzybki jakieś. Dobra, tu gdzieś były jak kolejne. Dobra, mamy kolejne muchomorki. Coś tu jeszcze jest? A kim ty jesteś, stary? Gdzie jest Sebastian? Tutaj został, tak? Już wracam do ciebie, musiałem pozbierać grzyby. Grzybi. Ale wszystko już zebrałem, także git. No dobra, mamy tutaj kilka rzeczy do pozbierania po drodze. Podejrzewam, że właśnie wszystko to są jakieś składniki do miksturek. No może poza tym kamieniem księżycowym, bo jednak kamień księżycowy... No nie brzmi jak coś, z czego wytwarza się mikstury, tak? O, jeszcze jedne są, dobra. Biorę to. Kapelusze skaczących muchomorów. Dobrze. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, well, look right at me. Eyes big as saucers. O co chodzi? Kto? Demi guys. Ugly and hairy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A Demi guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. Okay. No, było widać. Widzę kolejne kamyki. Dobra, pozbierane. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? Myślałem, że to kury. Ptaszki jakieś latające. Znaczy po prostu ptaszki, tak? Dobra, jesteśmy w wiosce. Nice. Hogsmeade. Let's go.
Dobrze. A czemu idziemy do jakiegoś takiego zaułka? O, jest książka! Haha, ile już mam? Już wszystkie? Chyba tak. A to co? Aha, mogę sobie zakręcić kółkiem. No dobra, fajnie. Króliczki! Zbliżać mi! Co? Oddalono się od Sebastiana. Gdzie on jest? A tam on jest, okej! Ja myślałem, że to był ten gościu, który tutaj skręcał. Ja pierdziula. Dobra. Okej. Myślałem, że cały czas idę za nim, a on jest tu. Ale mnie wkręcił. Dobra, tu się coś gotuje już, jakaś mikstura. Jakiś kociołek panoramiksa się robi. Nice, nice. Tutaj panowie sobie jedzą, smacznego. O, fajnie to wygląda, powiem wam szczerze. Naprawdę przyjemnie. Ach, czekam, aż będziemy tutaj już podążali sami i wykonywali jakieś questy. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get. A wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcraft and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with a new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. No dobra, nie ma problemu. Have fun. It's Hogsmeade. Okej, wioska Hogsmeade. Otwórzmy mapę i zobaczmy co. Wow, kurde, dobra. Stary głupiec, opuszczony stary budynek w Hogsmeade. Okej. Tutaj mamy eliksiry, mamy różdżkę i mamy księgi oraz zwoje. Dobra. Pójdziemy sobie najpierw wybrać różdżkę. Myślę, że to będzie najciekawsze z tego wszystkiego. Także wejdźmy tutaj. No i witam. Witam serdecznie. Zakręćmy globusem. I wybierzmy różdżkę naszą nową. Znowu różdżkę rozwalę jeszcze bardziej Sebastiana. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Każdy nas tu zna. Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? Dobra, jestem ciekaw, jak będzie wyglądało wybieranie różdżki. Czy to będą jakieś odpowiedzi na jakieś konkretne pytania, czy tak jak w przypadku do jakby tiary przydziału? No, jestem mega ciekaw. Dobra. Będę miał coś zrobić? Chyba nie ta. Once more, come on, really swish it. No, zdecydowanie nie ta. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. Włókno ze smoczego serca. To brzmi dobrze. O, ale jakaś taka koślawa jest. O, ale w sumie ciekawa. No dobra, to nie będzie to. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. O, czyżby to była właśnie ta? Bardziej myślałem o tej wysuniętej, ale okej. I think you might be the one. Here. Take it. A z czego ona jest? Ukończ różdżkę. Okej. Rodzaj drewna. Okej, tutaj mam sobie, wybieram, tak?
Dobra, tworzymy sobie własną różdżkę. Okej, okay, nice. W takim razie myślę, że moi drodzy, zrobimy to w następnym odcinku. Także jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję i widzimy się następnym razem. Heja!